Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Co myśmy ostatnio tutaj robili? Ja już nawet przyznam, że zapomniałem. W sensie, coś tam porobiłem sobie osobnego, poza odcinkiem nic nie robiłem. Spokojna głowa. Tu jest misja Leonarda, co mnie bardzo ciekawi, ta misja. Chyba po nią pójdziemy. Chcę zobaczyć chociaż jedną. No i potem, nie wiem, miałem poszukać zbroję Romulusa, tak wiem, więc na pewno to zrobimy. Tak, zbroja Romulusa to jest nasz cel taki najbardziej bliski. Jest tutaj niedługo weekend, którym październikowy, w ogóle jest październik. Ja ta seria to czuję, że ten film będzie dopiero już, znaczy listopad, sorry. A już czuję, że to będzie w grudniu ten film. Ale tak, niedługo jest taki tydzień, że teraz będę miał cały zajęty. Nie będę miał czasu, więc gram sobie jeszcze dzisiaj. I teraz przez taki, nie wiem, z kilkanaście dni będę miał przerwę. Więc tak chcę w miarę tutaj skorzystać, ile mogę. Gdzie to jest misja Leonarda, ale jest tutaj. Witaj, Leonardo. What can I get you this time? Jakie can I get you? Ja chciałem misję robić. Nic, bo nie mam pieniędzy. Chciałem zrobić misję, ale no nie masz, to nie. No dobra, więc nasz plan się zmienia. Zamiast misji Leonarda, które są pewnie gdzie indziej wtedy. Nie mam pojęcia gdzie. Zdobędziemy te wieże Borgów, bo ja chciałbym już osobiście zacząć, jak to się mówi... Czekaj, to jeszcze raz zastanawiamy. Zacząć już te zbroje. Dobra, zabijmy tu kolegów. Witaj, kolejny asasynie w naszej drużynie. The liberation of Roma has begun. Messere, you have saved me. Only allow me the honor that I may serve you. Będziesz mi służył. Tak wiem, muszę iść w te misje w ogóle im rozdać, bo wiem, że pewnie już się skończyły. Dobra, tutaj mamy kolejnego z kolegów. Gdzie on jest? Dobra, ten kolega chyba nie zejdzie do nas. Dobra, teraz mnie ciekawi bardziej, gdzie jest tutaj... O kurde, dwóch jest. Nie mogę ich dwóch jakoś zabić, to mnie straszy, bo chciałbym ich dwóch zabić naraz. A może zrobię baita? Dobra, zdjęci, chociaż nie chciałem tego tak zrobić. Chciałem zrzucić ciało, ale oni mnie zobaczyli. Bez ciała mnie nie widzieli, ale z ciałem od razu, nie? Jakby tutaj wychwycić... Nie wiem, kogo tu mam załatwić tak naprawdę. Ty, ja naprawdę nie ma tutaj ziomeczka, którego mamy zabić. Ja tak naprawdę chciałbym spalić tą wieżę.
will be recruiting new members for the Papal Armed Forces, starting on Monday through to Thursday inclusively. No dobra, jeżeli nie ma tutaj żadnego tego, to ja po prostu tam wejdę. Zobaczę, czy mogę to po prostu spalić bez żadnego, wiecie, robienia czegokolwiek. No bo szczerze mówię, jeżeli by było, to chyba by był, nie? Tak myślę. Nie mogę tego spalić. Ty, ale bez sens. Nie mogę spalić wieży, na której jestem, bo nie ma ziomka, którego mogę zabić. Niezbyt dobra informacja. Może tam na Hama wlecieć? Kto wie? Dobra, nie ma tutaj kogo mam zabić. Fuck that. Trochę mnie to... Dobra, idźmy zrobić główną misję może, co? Może coś mi się poblokowało i po prostu o to chodzi. Tak, dobra. Jeszcze wejdźmy sobie w gołębniki może po drodze, chociaż tu też jest chyba. Wieża za synów. O kurde, ciekawie. Nie podoba mi się to, że nie widziałem tego. Czy to jest ta wieża ze snów, czy tam dalej? Nie mam pojęcia. Daj mi konika. Znaczy przyjdź koniku mój, ja sobie pojadę. Tak wiem, zbroja Romulusa. Cały czas o niej mówię w każdym odcinku, a dalej jej nie robię. Spokojnie, wszystko przed nami. Dobra, mamy naszych asesynów. Zobaczmy, co tam mają do powiedzenia. Dobra, możemy ich poulepszać na pewno. Żeby trochę tanki byli. Broń tam, wiecie, broń nigdy nie jest najważniejsza. O, tu jakaś ważniejsza misja na więcej asesynów. Zaryzykujmy. Mam nadzieję, że ich nie stracę, jeżeli tego nie zrobią. To jest bardzo ryzyk fizyk. Czasami trzeba ryzykować, żeby coś otrzymać. Koń mi zniknął. Świetnie, świetnie. Misja jest właśnie w miejscu tak da odległym, że cieszę się, że chcę ją zrobić, bo może odblokują mi się po prostu te tereny ostatnie, których jeszcze nie mam. Spokojna głowa. Dobra. To ma akwedukt. Piękny akwedukt. Ej, przecież tam jest misja. Widzicie, dlatego chcę zrobić tam tą misję, bo może w końcu zsynchronizuje mi te części. Okej, tutaj można coś naprawić. Pewnie ten akwedukt. A po ile jest taka naprawa? Aha. Czyli to jest pod... Dobra, nie możemy tego zrobić. Właśnie dlatego chcę to gówno odblokować. Kurde, głupi koń. No on se pójdzie tam, no subcio. A mamy zapierdzielać na piechotę. Dawaj koniku, bo nie ma czasu. Tutaj zamiast robić to, co chciałem, muszę iść robić misję główną. Now.
No dawaj, kolego. Dzięki, bracie. Ol, pięknie wyglądasz. Dobra, to jest misja i tutaj mam nadzieję, że odblokują mi się tereny zaraz wokół. Czekajcie, bo tu możemy wejść od razu. Ja go zabiłem tak naprawdę, wiem o tym. Wiem, że naprawdę zabiłem mojego tutaj mieszczana. Liberation of Roma has begun. Thank you, signore. My life is worth nothing. But if it may serve you, I will consider it fulfilled. I mamy kolejnego w naszych szeregach. Tutaj jest punkt, na który chcę wejść. Chociaż czuję, że wejście na akwedukt to jest trochę impossible. W sensie w aktualnym jego stanie, bo na razie nie wygląda za dobrze. Spróbmy z drugiej strony może. Nie, on wygląda na razie koszmarnie, ten akwedukt. Dobra, nie, z tej strony nie wejdziemy. Chyba, że gdzieś tam dalej. Nie, on w każdym miejscu jest taki sam, więc dostanie się na niego myślę, że jest kwestią jakiegoś tam późniejszego zrobienia tego akweduktu, może bo jest go, da się go odbudować. Może o to chodzi. Może dadą drabinę. Dobra, rób misję, nie pierdzielmy bez sensu. Zabij templariusza nadzorcę, by zdobyć mapy z zaznaczonym położeniem jednej z machin. Aha, czyli to jest główna misja, ja myślałem. O Jezu, przepraszam. Otrzymano mapę od nadzorcy. No to słupcio, mamy już machiny wojenne na naszej mapie. To te właśnie, których tak szukałem. Początek w sumie jest blisko właśnie, nie wiem czy to jest właśnie jedno z tych machin wojennych, czy to jest ogólnie. Myślę, że to będą specjalne misje Leonarda, jednak widać, że nie. No dobra, zobaczmy. Wjeżdżamy z miasta, co jest ciekawe, w końcu wyjeżdżamy z miasta. Karabin maszynowy, Koli Albani. Nie zabij nikogo, póki nie zniszczysz planów. A, no tak. Nie dziwię się. Dobra, tędy nie przejdziemy. Są tutaj asasynem.
kurde, wykrył mnie, chociaż nie powinien mnie wykryć, bo tak naprawdę się nie pokazałem mu. No ale no dobra, szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że to zrobię lepiej. Dobra, cyk, cyk, cyk. Zróbmy to jak prawdziwy asasyn. Dobra, mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie strzai. Jakbym nie miał tej kuszy, to ta gra była taka ciężka. To jeden strażnik idzie. Poczekajmy teraz. Zróbmy trochę to spokojniej. Tu jest jeden. Tam jest drugi. Tam idzie trzeci, którego zbejtowałem. Mamy czasu dużo. Zniszcz karabin maszynowy. Oczywiście, że go zniszczę. To już będzie dla mnie sama przyjemność. Broń zniszczona. Świetnie. Jeszcze jedna jest. No nie. Wolny ten karabin. Jeszcze to widać, że jakaś prowizoryczna wersja. Dobra, galop. Ja mam galop. Cały czas galopuję. Ja pierdzielę. Dobrze nam idzie. Jak na razie spierdzielamy. Down.
Powiem wam, że ciężko się z tego strzela. Przerwę na chwilę, bo mi oczy zaczęły stracić jakość. Moje soczewki się czasem rozwalają, jak zawsze mówię to na odcinkach. Dobra. O panie, ile strzelców mieliście. Dobra, już troszeczkę się przyzwyczaiłem do strzelania. Ja się trochę uleczę. Żeby nie było tak strasznie. Dobrze nam idzie. Czuję się jak w jakimś Red Dead Redemption czy czymś takim. Na dzikim zakazie. Ja tu lepiej sobie wychyluję się, bo to oni jadą. Ale piękne broń Leonardo stworzył. Chyba bardzo dużo. Ile ich jest? Pierdziele. Dobrze, ten koniec w ogóle jedzie w dobrą stronę, nie? Powiem wam, pościg jak cholera. Pierwsza machina wojenna została przez nas unicestwiona. Cieszy mnie to. Czyli jeszcze jest ich 4, tak? Ciekawe, to była jako misja główna, czyli co, wszystkie misje musi najpierw zrobić? O, przepraszam, panie. Nie chciałem ciebie zrzucić, ale normalnie sam się poprosiłeś. No, wiesz, Borgiów. No dobra, czyli co, teraz te machiny są osobnymi misjami, czy są dalej główną misją? Nie. Machina wojenna. Machina... Dobra, są machiny teraz wojenne pokazane. Jest też misja główna, więc... Ja myślę, że zanim zrobimy misję, to się pobawimy w machiny. A, to jest to. Tak, patrzcie, jeżeli naprawimy... Tam mamy wejście, wtedy byśmy mogli zrobić, tylko musimy to jakoś to naprawić. Ty pewnie nie możesz budować... Dobra, bo jest wieża Borgów. Dobra, załatwimy ją i to zrobimy. Patrzcie, w dwóch miejscach jest wyrwa. Dobra, zróbmy to, załatwimy to i myślę, że to będzie na dzisiaj piękny odcinek. Tu też widzę jednego kolegę. Nie. Ja tego nie mogę zrobić. Gra nie daje mi dostępu jeszcze do tej części. Fucking hell. Co do misji głównej. Kurde, no dobra. Och, ale mi smutno, wiecie. Ja zrobię misję główną, bo ja chcę odblokować te części, które nie mam, do których nie mam dostępu.
Nie fajnie nie mieć dostępu do części gry. Tam biznesy do kupienia, wszystko, ja bym sobie pokupował, wiecie. Ja tutaj gram na bogactwo, ja chcę być bogaty. No to jest też medyk, więc... Sprzedaj przedmioty, ja wiem, że tu mam... Takie gówna, ale ja bym chciał kupić sobie lekarstwo. Ja jestem ostrym przedmiotem. Dobra. W następnym odcinku chyba... Chociaż dobra, wejdźmy, może nie będzie cutscenka. Jeżeli będzie cutscenka, to po prostu zakończymy po niej. Po prostu mam nadzieję, że wchodzę nie do misji od razu. Albo wchodzę do misji. Czuję, że po prostu tamto miejsce będzie odblokowane w kolejnej sekwencji. Where have you been? We all have our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We sent orders via carrier pigeon. Thank you, Machiavelli. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the banker. I know someone who owes the banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene. I will follow up on that lead. French soldiers are guarding the road back into the castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key. He was at the castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. No dobrze. Aha, czyli tutaj mogę dać ze sobą swoich dojść. Subcio. Mogę ich poulepszać. Ja jesteś tankiem. Dwóch sobie zostawimy, tych trzech, żeby oni byli jakby co do nas. Opuść kryjówkę. Nie ma sprawy, nie trzeba mnie dwa razy prosić. Where are you going? I am of no use to anyone without Forli. I leave to be with my children and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Trochę smutny. Koniec sekwencji. Z jednej strony trochę smutne, nie? Został sama, tak nie wiem. Chyba ją lubił. Sekwencja czwarta zakończona. Może teraz będziemy mogli pojechać na tamte części. Ciekawi mnie. Może to jest ten czas? Czas i miejsce, żeby właśnie polecieć w tamte miejsce. Dobra, my sobie zaraz zakończymy odcinek. Ja tylko polecę dla ciekawości w tamto miejsce, gdzie byliśmy. Jeżeli można stąd w ogóle podskoczyć gdzieś. Czekaj, to pewnie w kryjówce, co? To pewnie musimy wejść do kryjówki naszej, chociaż nawet nie wiem, jak tu wejść do niej. Wejdźmy i zobaczmy, czy możemy użyć tunelu gdzieś.
Tu są zadania, tu jest to. Tutaj są nasze zbroje, nasi asasyni. Tutaj są rzeczy i tutaj nic nie ma. Zapanowałem dzięki, że znajduje się zero. Chyba zabrałem przed właśnie. Aha, czyli to miejsce. O, jest, dobra. Jestem ślepy, nie? To szczerze, najbliżej chyba jest to miejsce. I mnie ciekawi, czy w końcu odblokowane zostały te tereny, których nie mogłem ostatnio przejąć. Dużo tysięcy, więc zrobienie sklepu i ogólnie odbudowanie tego akweduktu nie będzie problemem. Zobaczmy teraz. O, jaki piękny obraz. Ciekawiło mnie, czy coś na nim będzie. O, przepraszam, panie. Czy możesz przestać to robić? To było wejście godne wszystkich tutaj asasynów. Dziękuję, signori. Moje życie nie jest worth nothing. Ale jeśli może serve you. I will consider it fulfilled. Dziękuję. Mamy kolejnego asesyna w naszej grupie. Proszę, żeby to nie było zablokowane. No już bliska, please. Nie, dalej zablokowane. Ale mi się to źle robi, jak to tak jest. No dobra, w następnym odcinku pójdziemy na jakieś maszyny Leonarda. Kurde, no szkoda, bo tak trochę bez sensu tak bronione te tereny są. A zobaczymy tamtą wieżę. A to jest ta wieża, co przed chwilą w niej byłem. I nie mogłem nic zrobić, bo się nie wyświetlił nasz kolega. Mogę tam podejść. Zobaczyć. A jeżeli nic nie będzie, to po prostu w następnym odcinku polecimy na misję Leon... No to fuck you. Misje Leonardo są chyba najważniejsze dla nas teraz. Do... O nie, Leonardo tam jest. A, usiądźmy obok niego. Mamy pieniądze, możemy kupić sprzęty. Szkoda, ile ja muszę zrobić misji, żeby to odblokować? Nie chcą mi dać zbroi Romulusa chyba, nie? Tej, której chcę tak odzyskać. Chociaż jeszcze nawet nie wiem, gdzie są wszystkie kawałki, ale jednak. Dobra, Leonardo, ulepsz mi coś tam. Z moich rzeczy. A ci oczy. Masz Parkinsona w oczach? Wait here. I will be back soon. Szkoda, że nie mogę kupić wszystkiego naraz. Now nothing will be out of my reach. A mogę jeszcze raz, no to subcio. Back for more designs? Again? A jak, kolego, ja bogaty jestem, ja mogę wszystko. Nie jest mi to potrzebne pewnie, ale jak zatrute strzałki na tych wielkich kolosów, może użyjemy raz i sprawdzimy, czym to się je. Just a small sting and my enemies will fall. Chyba już nie mam designów, ale sprawdzimy, co powie. I cannot think of anything else to make for you. Aha, szybka rozmowa. Dzięki.
No, czyli dobra. Jest coś takiego, mamy do tego dostęp. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych odcinków i co wam powiem? Cześć!